Teraz poproszę pana senatora Jerzego Fedorowicza o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i Komisji Emigracji i Spraw Polaków za Granicą przedstawić kandydaturę senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego na przewodniczącego komisji. Kazimierz Michał Ujazdowski jest wybitnym politykiem. Pochodzi z rodziny wybitnych polityków i prawników. Ojciec pana senatora Kazimierz Mieczysław Ujazdowski był też posłem w naszym Sejmie. Pan Kazimierz Ujazdowski jest w opozycji demokratycznej od młodego wieku. Potem wszedł w struktury parlamentarne. Był ministrem w rządzie Jerzego Buzka Kultury i Sztuki. Był ministrem kultury i sztuki w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jest profesorem nadzwyczajnym prawa, wykładowcą, pisze książki. Był posłem wielu kadencji. Jak widzicie, na pamięć znam jego życiorys, bo miałem zaszczyt współpracować z panem ministrem. Dla niego oczywiście był parlamentarzystą, teraz jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Sprawy emigracji nie są mu obce. Jako minister kultury i sztuki, jako poseł zajmował się problemami Polaków za granicą, nie tylko w sprawach ich prywatnych, osobistych i społecznych, ale również jako minister kultury wspierał dziedzictwo polskie za granicą, na obczyźnie. Muszę powiedzieć, że dostał jako nasz kandydat na senatora z okręgu warszawskiego dostał bardzo wysokie poparcie od Polaków mieszkających za granicą, za co Polakom bardzo dziękujemy. Ono jest na granicy 60% poparcia. To jest dowód na to, że pan senator Kazimierz Ujazdowski cieszy się ogromnym szacunkiem. Jest ojcem trojga dzieci i rekomendujemy go jednogłośnie z jedną, panie marszałku, osobą wstrzymującą się, bo jako pochodzący z dobrej rodziny pan Kazimierz Michał Ujazdowski nie zagłosował na siebie. I bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.